Masti, pytanie do ciebie. Na swoich licznych relacjach zawsze promieniejesz i mówisz, że jesteś w najlepszej formie w całym swoim życiu. Czy szczerze uważasz, że możesz wygrać tę walkę? Oczywiście, że tak. Ho, ho, ho. Wiesz, ja decydując się na tą walkę, mam nastawienie, że jako pierwsza zawodniczka freakowa wygram z zawodowcem. Z innym podejściem, wiesz, to nie ma w ogóle sensu brać takiej walki. Ewa się zaśmiała, będzie miała okazję się odbić za chwileczkę. No, może dokończyć. Chyba, że to już był koniec. No tak. Okej, no to możesz się odbić w takim razie. To bardzo dobrze, że ty wierzysz w siebie. Wiadomo, że trzeba mieć odwagę, żeby wyjść do oktagonu czy do ringu. No ale po prostu nie masz żadnych szans. Mimo tego, że byłaś zapaśniczką, to ja już w tym momencie trenuję w Alligatores. Bardzo dobrze, solidnie, bo podchodzę do tego na 100% jako sportowiec. No i myślę, że po prostu będzie cię bolało, że jesteś zbyt pewna siebie, jesteś generalnie hipokrytką i to mnie wkurwia w tobie, bo już nie wiem, czy ty jesteś seksmasterką, czy ty jesteś Lil Masti, czy ty jesteś zapaśniczką, nie wiem po prostu. No i ja się tak motywuję do tej walki, po prostu chcę wygrać z hipokrytką i generalnie wkurwia mnie twój ryj. No to hipokrytka... Nie spodziewaliśmy się, że pierwszy ryj wyjdzie od sportsmenki, nie? Proszę. No to Ewa, powiedz mi, jak już się czujesz, lubię, że hipokrytka i seksmasterka ci wpierdoli? Tak, w ogóle jak się czujesz czuję jako... Czuję się doskonale, bo ty tak uważasz, a ja po prostu ukręcę ci tam łeb. Jak ty w ogóle się czujesz jako zawodowiec z wielkimi osiągnięciami, siedząc tutaj razem z nami przy stole, siedząc razem z seksmasterką, że twoja kariera zawodowa doprowadziła cię do tego, że siedzisz z seksmasterką przy stole. Jak ty się... Ja już, ale tak szczerze, wiesz, tak szczerze, wiesz... Już odpowiadam, dziękuję, tak szczerze, że no odpowiedz po prostu, jak się czujesz, jak się że jesteś takim zawodowcem... Daj mi dojść do głosu. Więc czuję się doskonale, dlatego że w boksie osiągnęłam już wszystko. Wiesz, nie osiągnęłam tego cyckami ani dupą, nie jeździłam na rowerze, na wodę, nie do wody. Też taki film, jak wskakiwałaś nago do wody i mówiłaś, będę waszą foczką. Usiądzie na tobie i ci wpierdolę. To ja będę tam rekinem i cię po prostu pożrę. Ty nie masz pojęcia, lewy prosty w nos i po prostu padasz. Wiesz co? Także czuję się bardzo dobrze. Czuję u ciebie ogromną presję. Zresztą otwarcie mówisz, że gdybyś przegrała, to była twoja największa porażka życiowa i byś się z tym nie pogodziła. Mówiłam, że to jest walka honorowa, nie porażka. Ale czekajcie. Presja jest przywilejem mistrzów. Ale czekajcie, bo to jest bardzo ciekawy temat. No bo tak, dla ciebie, Ewa, to jest walka o wszystko. To jest walka nie tylko o pieniądze, zasięgi, prestiż, ale też poniekąd sportowy dobytek. Czy w oktagonie, no w oktagonie może zdarzyć się wszystko, czy ty w ogóle jesteś przygotowana na możliwość, dopuszczasz w ogóle możliwość porażki? Nie, absolutnie nie. Jestem do tego przygotowana. Poza tym też mam karierę w amatorskim kickboxingu, gdzie byłam na Mistrzostwach Świata. Potrafię kopać. Przygotuję się dobrze na parter i no naprawdę wygram z seksmasterką, niech to będzie, że co to jakaś, nie wiem... Powiem tak, słuchajcie... Free fight, tak, ja zawsze chwaliłam free fight i mówiłam, że to jest dobry zarobek, więc to dla mnie będzie easy money. Wiesz co, tak z psychologicznego punktu widzenia, ty mówisz, że ja jestem hipokrytką, a tak naprawdę każdy wie, że ty jesteś największą hipokrytką, bo krytykowałaś freak fighty, a teraz siedzisz razem z nami przy stole. Ale gdzie krytykowałam, bo a teraz siedzisz razem z nami przy stole. Link, gdzie ty tam na Golasa biegałaś, więc ja krytykowałam, bo ja nigdzie nie krytykowałam freak fightów. Wielka mistrzyni świata siedzi z seksmasterką przy stole. No przecież to jest, słuchajcie, dla wszystkich taki cringe. Ja zawsze byłam showmanką, słuchaj, więc przygotuj się i na ceremonię ważenia i najbardziej przygotuj się do oktagonu, bo to jest nasza najdłuższa wymiana, powiem wam tyle. Jesteś boomerem i jesteś cringe. Dobrze, dziewczyny, za chwileczkę do tego wrócimy. Oczywiście będzie też okazja, żebyście wy się dzisiaj tutaj spotkały w face to face. Spokojnie, wszystko jeszcze na nas czeka. A teraz przejdźmy na chwilę do dziewczyn, które wydają się tutaj troszkę może zdziwione. Nie wiem, czy spodziewałyście się takich emocji. Nie. Tak. Okej, no to w porządku.